Kamera i... Cześć, tu Bruder Fan. Dzisiaj dzień 19. Ja głosuję, że to jest książka, bo ty, Justyna, na co głosujesz? Na... Że co to jest? Ale Antoś trzyma dobrą paczkę. Jak myślisz, co to jest? To będzie książka. Ciekawe oczy. Dobra, jej, Justyna, ty masz tyle siły w rękach? Tak, to będzie książka! Dzisiaj dzieci się wyjątkowo dobrze zgadzają. No, czytaj. Ej, a gdzie jest książka? Opuści... Co to jest? Ok? Odkryliście tajemnicę świętego Mikołaja? Teraz czas na polskie zwyczaje. No tamte było, przepraszam, tajemnica świętego Mikołaja. A tutaj mamy polskie zwyczaje, magia, mamy świąt, polskie zwyczaje, kolędy i opowieści. Także będziemy mieć nową książkę. Zobaczcie, już mało paczuszek tutaj zostało. Za niedługo obiadek i zbieranie się na basen, później szczepienie i jutro wigilia klasowa. I zdalne się zaczynają, nie? Od poniedziałku. Ej, zobaczcie. Co tam jest ciekawego? Słuchajcie. Aniołka. Robiłeś? No tak. W aucie chyba został, nie? Wczoraj. Bo Antoś jechał od razu z tatym samochodem i tam został na moim siedzeniu. Kompost. Kompot, jaki kompost? Kompot z suszu. No, kompot z suszu. Nigdy nie piłam. No u mnie zawsze w domu było z czereśni albo truskawkowe. Może truskawki? Podawaj schłodzony. Antoś, truskawki. Jakie pierogi będziecie jeść na święta? Z czym? Pierogi owocami, z owocami. A ty będziesz jadła z grzybkami? Z kapustą? Z pieczarkami, nie? Babcia robi z pieczarkami, żeby dzieci mogły też zjeść. Antek oczywiście nie dotknie pewnie, tylko Antek jest owocami pod niego. A Justyna pewnie zje, bo to jest taki łasuch, lubi pieczarki, kapustkę, prawda? I jak tam dzisiaj? Do której spałaś? Do 17. 10, tak? Miałaś przerwę w spaniu dzisiaj w nocy? Oj, oj. Ja spałam, żeby się usiąść. Mama, przygotowuje się na Wigilię. Zobaczy. Słyszysz? Kilka fotelowaka. Wania się połapała czelaka. No. A mnie się tuliła. Antoś, słyszysz? Justynce się śniło dzisiaj, że pojechała do Janowa zobaczyć byki. A ty byś chciał pojechać zobaczyć byki? Nie. W nocy? O północy. Ty masz spać w nocy, bo ty później jej żyć nie dajesz. Wyspałaś się przez dzień, nie? Do 10:00 mama tutaj jeszcze przyszła ze Sky do łóżka, rozepchała się i tyle tego było. Tata się budzi, mówi, co to za pies z nami śpi? Dzisiaj chyba live'a nie będzie, bo już tutaj jest późno, Antoś robił zadanie. Musieliśmy jeszcze iść do Lidla, zrobić małe zakupy, bo on jutro ma wigilię w klasie i coś dzieci mają przynieść, to Antek jakieś ciasteczka przyniesie. Oczywiście musiałam wziąć drugie, bo się dokarmiają. Także Antoś czyta książkę, chyba go coś tutaj zainteresowało. Może się dowiemy jakichś nowych, ciekawych rzeczy. To trzymajcie się. Pierwsze Boże Narodzenie, a jest jeszcze jakieś inne Boże Narodzenie? Nie wiem dlaczego pierwsze, może jak było obchodzone gdzieś tam, zapisane jak to wyglądało. To życzymy wam miłego dnia, trzymajcie się ciepło, pa pa! Pa! Pa, Justyna! Pa, pa.